Dzień dobry Państwu, to jest podcast Transatlantyk, opowieść o polityce międzynarodowej ponad oceanami. Witają Państwa Antoni Opaliński i Tomasz Grzywaczewski. Proszę Państwa, tak jak obiecaliśmy, wracamy do polityki amerykańskiej. Wracamy dlatego, że cały czas coś się dzieje i naszą ostatnią rozmowę chcieliśmy uzupełnić o krótką refleksję na temat nominacji wiceprezydenckiej obozu demokratów. Ale może najpierw powiem, że taka ciekawa kartka z kalendarza, też jak najbardziej amerykańska, bo w tym tygodniu 9 sierpnia minie 50 lat, pół wieku od rezygnacji Richarda Nixona ze stanowiska prezydenta USA. To oczywiście był efekt afery Watergate. A przypominamy o tym dlatego, bo to pokazuje, jak ciekawa, nieobliczalna w pewnym sensie, ale też później wieloznaczna w opisach i w podsumowaniach jest polityka nie tylko amerykańska, zwłaszcza ta polityka zagraniczna, o której tutaj staramy się Państwu dużo opowiadać, bo no, z jednej strony oczywiście koniec prezydentury Nixona był smutny, został on zmuszony do rezygnacji, a z drugiej strony to chyba jeden z najbardziej znaczących amerykańskich polityków, przynajmniej w epoce zimnej wojny, sam manewr z Chinami, ten słynny manewr Kissingera, który firmował Richard Nixon, to jedno z najważniejszych chyba wydarzeń dyplomatycznych drugiej połowy XX wieku. Na pewno mówi się do dzisiaj, historycy piszą o polityce zagranicznej epoki Nixona, tak jak mówi się o polityce zagranicznej epoki Reagana, nie o każdym prezydencie USA i w ogóle nie o każdym polityku można tak powiedzieć. No ale my teraz wracamy do tej sytuacji aktualnej, współczesnej. Teraz porozmawiamy o tych politykach, co do których jeszcze nie wiemy, czy przejdą do historii, czy może tylko okażą się jakimś tylko chwilowym żartem. Tim Walz, jeżeli dobrze wymawiam, oczywiście gubernator Kalifornii, 60-letni polityk partii demokratycznej, którego pani Kamala Harris podobno sama, a może raczej za podszeptem doradców i PR-owców, wybrała sobie na kandydata na wiceprezydenta. Kto to jest? Tim Walz, rzeczywiście wybór, który nie do końca zaskakuje, dlatego że on w ciągu ostatnich kilku dni znajdował się na takiej liście największych faworytów do tej nominacji, chociaż wydawało się również, że potężne szanse miał Josh Shapiro, czyli gubernator stanu Pensylwania. Nie wiemy, co to ostatecznie zdecydowało o tym, że jednak tę nominację otrzymuje Tim Walz, czyli gubernator stanu Minnesota, wieloletni kongres. Być może, i to tutaj na to wskazuje, że dla Shapiro jednak zbyt dużym obciążeniem były jego proizraelskie inklinacje. On jednoznacznie opowiadał się za wsparciem dla Izraela, potępiał propalestyńskie demonstracje. Sam zresztą jest pochodzenia żydowskiego. To może trochę zaskakiwać, bo wydawałoby się, że przecież w Ameryce panuje pewien konsensus, jeżeli chodzi o wspieranie Tel Awiwu. No ale jednak dzisiaj ci młodzi, lewicowi wyborcy Partii Demokratycznej odwracają się od Izraela. Widzieliśmy protesty na kampusach, słyszeliśmy okrzyki ludobójca Joe pod adresem Joe Bidena. No więc Shapiro mógł się okazać jednak taką pewną kotwicą dla Kamali Harris. No tutaj ponadto wskazywano, że przecież on jest gubernatorem Pensylwanii, stan wahający się, swing state, że może pomóc w zwycięstwie. Z jednej strony tak, z drugiej strony pamiętajmy, że niekoniecznie poparcie w stanie wahającym się przekłada się na poparcie w innych stanach wahających się. To trochę kazus również republikańskiego, tutaj z kolei republikańskiego gubernatora stanu Floryda. Bardzo duże poparcie wewnątrz kraju, a przecież nie dostał nominacji wcale, wewnątrz stanu, a wcale nie tak duże poparcie w samych Stanach Zjednoczonych. Stąd też mamy życzonego Tima Walza. I tu jeszcze dodam jedną rzecz, zanim przejdę do omówienia jego krótkiej biografii, ponieważ wspomniałeś Nixona i jego bardzo skuteczną politykę zagraniczną, to, że na pewno zapisał się w historii XX wieku, ale warto też zauważyć, że my pamiętamy jego końcówkę, no to odejście w niesławie w wyniku afery Watergate, co mogłoby sprawiać wrażenie, że on był politykiem jakimś skrajnie niepopularnym. No to nie jest do końca prawda. W pierwszych wyborach, kiedy zdobył on prezydenturę, w 1968 roku Richard Nixon zwyciężył w większości stanów. Zyskał ponad 60% poparcia. On, obejmując prezydenturę w trakcie swojej kadencji, był politykiem bardzo popularnym. Także to, że on potem afera Watergate i go zapamiętaliśmy jako tego, który musiał ustąpić, to tak trochę przyćmiewa ten jego, początek jego prezydentury jako właśnie polityka niezwykle popularnego. I to, co już wiemy dzisiaj, to na pewno, że Donald Trump tego wyniku wyborczego Richarda Nixona z 1968 roku nie powtórzy. Kampania Kamali Harris nabiera wiatru w żagle, no i Tim Walz wydaje się, że tego wiatru jeszcze dodaje. Mamy już pierwszą
konwencję, pierwszy wiec wyborczy, na którym Tim Walz się pojawił wspólnie z Kamalą Harris. I on rzeczywiście wniósł w trakcie tego wystąpienia, zresztą w Filadelfii, przecież był pewien przytyczek nos względem gubernatora Shapiro. Nie dość, że nie dostał nominacji na VP, to jeszcze w jego stanie ten nowy VP ma swój pierwszy wiec. No i Walz tam wchodzi na ten wiec przed dosłownie kilkunastu godzin z bardzo dużą energią. I on się stara tutaj budować taki przekaz pewnego rodzaju optymizmu. Tego, że oni jako duet z Kamalą Harris chcą myśleć o tej optymistycznej przyszłości Stanów Zjednoczonych. Zresztą on to nawet jasno powiedział w trakcie tego wystąpienia. Nasza kampania jest o przyszłości. Tutaj od razu odniesienie. Prawa reprodukcyjne to też rodzaj wolności. Nawet jeżeli wy się nie zgadzacie z takim wyborem, chodzi o aborcję, no to istnieje pewnego rodzaju taka złota reguła. Zajmujcie się swoimi tutaj cholernymi sprawami, patrzcie na swoje własne podwórko, nie zaglądajcie do ogródków i do łóżek innych. Także taki jasny sygnał wskazujący, że Walz będzie w tej kampanii akcentował kwestie praw reprodukcyjnych, no ale właśnie też takie przekonanie o tym, i on nawet tutaj tak powiedział w trakcie tego wiecu, że dziękuję Kamali Harris za przywrócenie radości. A więc to ma być kampania oparta na takim bardzo optymistycznym, pozytywnym przekazie. Sam Walz jest politykiem bardzo doświadczonym, poza tym, że jest gubernatorem Minnesoty, to przez wiele lat był kongresmenem. Wcześniej też służył w Gwardii Narodowej, był także nauczycielem w szkole, trenerem drużyny piłkarskiej Mankato West. Co ciekawe, tutaj warto zwrócić uwagę, że on w ogóle nie jest stricte członkiem Partii Demokratycznej, tylko członkiem Democratic Farmer Labor Party. Takiej partii, powiedzielibyśmy, agrarno-pracowniczej, oczywiście w ramach demokratów, ale to też trochę pokazuje jego pewnego rodzaju to zaplecze ideologiczne i społeczne. On stara się przedstawiać jako polityka pragmatycznego, który stara się dostrzegać te osoby, które zostały wykluczone poza społeczeństwo, które walczy o równość też w znaczeniu tej różnego rodzaju świadczeń socjalnych, no chociażby będąc gubernatorem wprowadził darmowe posiłki w szkołach dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich statusu społecznego. Jednocześnie no, on jest politykiem, którego już w tym momencie republikanie mówią otwarcie, że jest politykiem bardzo progresywnym, bardzo lewicowym i trudno tego nie zauważyć. On aktywnie oczywiście popiera, co widzimy po tym wiecu, kwestię prawa do aborcji, ale także swego czasu ogłosił Minnesotę stanem udzielającym azylu dla nieletnich, którzy chcieliby się poddać tranzycji płciowej, operacji zmiany płci, zmniejszył finansowanie policji. Zarzuca mu się, że liczba morderstw w związku z tym wzrosła ponad 70%. Ponadto taką jego pewnego rodzaju ciemną plamą na jego karierze jest brak reakcji na zamieszki wywołane przez ruch Black Lives Matter właśnie przede wszystkim w Minneapolis. On wtedy jakby nie do końca koordynował współpracę z rządem federalnym. Miasto zostało zdewastowane, w dużej mierze spalone, sklepy były plądrowane. No dzisiaj oczywiście jest mu to wypominane. Ale z drugiej strony, to jest bardzo ciekawe, zauważmy, że Walz to nie jest polityk, który ma wizerunek takiego lewicowego Hunwejbina, takiego aktywisty, który no właśnie gdzieś tam siedzi i okupuje kampusy. Absolutnie, spójrzmy na niego. To jest człowiek dokładnie z tych Stanów Środkowego Zachodu, z tego Midwestu. A jednak pan już w takim dojrzałym wieku, na dodatek biały, mający wręcz taką, ja przepraszam, że się odwołuję do fizjonomii, ale aparycję urzędnika. No, ale tu wszystko się liczy, więc słusznie. Tu się wszystko liczy i myślę, że taki jest chyba przede wszystkim cel jego nominacji. On z jednej strony, bo to nie ulega wątpliwości, on jest politykiem bardzo progresywnym. I jeżeli spojrzymy głębiej w jego poglądy, to nie ulega wątpliwości, że ten duet Kamala Walz będzie ciągnął Amerykę ostro w lewą stronę. Znaczy to już jest widoczne, ale jednocześnie Walz to nie jest polityk, który swoim takim aktywizmem będzie zrażał do siebie bardziej centrowych wyborców. No bo gdyby Kamala wzięła sobie tutaj właśnie, że nawet tego nie było w planach, ale jakiegoś takiego polityka
któremu byłoby bliżej, powiedzmy, do Berniego Sandersa, takiego otwartego lewicowca, o to łatwo byłoby Waltza atakować. To teraz nie jest takie proste. On będzie opierał, wszystko wskazuje na to, swoją kampanię właśnie na odwoływaniu się do kwestii budowania klasy średniej, do wyrównywania szans, ale w znaczeniu szans społecznych, a nie tylko kwestii związanych z prawami reprodukcyjnymi, czy tą aborcją, czy z kwestiami tranzycji płciowej. W tą stronę wydaje się, że pójdzie ta retoryka Waltza. Trudno jest w tym momencie powiedzieć, jak on wypadnie, bo na pewno będziemy obserwowali, myślę, że będziemy obserwowali pewnego rodzaju debatę pomiędzy wiceprezydentami, pomiędzy Wallsem a J.D. Vance'em. Czy on tutaj będzie w stanie go pokonać jako mówca? Jego wystąpienia, jak się patrzy na pewną historię jego wystąpień publicznych, były dosyć nierówne. Trudno jest to przewidzieć, ale też Waltz jest człowiekiem, który może zaprezentować się jako pragmatyczny polityko-urzędnik. I to jest coś, czego bardzo Kamali Harris brakuje, za co łatwo ją atakować. No bo ona, jak wiemy, nie pełniła istotnych funkcji politycznych, no działała raczej w wymiarze sprawiedliwości, nie miała agendy międzynarodowej, mówi się, że jest niekompetentna i tak dalej, i tak dalej. Nie wiemy właściwie, jaki jest jej program, który jeszcze nie został ogłoszony. Te wszystkie braki ma równoważyć Waltz, który przychodzi, który jest od lat w polityce, który zna się na zarządzaniu, który wprowadzał, jak wspomniałem, różnego rodzaju programy związane z opieką społeczną. I on ma jakby stabilizować Kamalę, ale jednocześnie ma ciągnąć na lewo, ale ciągnąć w taki wyważony sposób. I to jest chyba pomysł w tym momencie na tę kampanię. I moim zdaniem nie można mu odmówić pewnego rodzaju skuteczności. No, Kamala cały czas ma swój miesiąc miodowy. Tutaj warto zauważyć, że po raz pierwszy w tej kampanii wyborczej, według średniej sondażowej przygotowanej przez portal Real Clear Politics, Kamala Harris wygrywa nad Trumpem różnicą 0,2 punkta procentowego. Oczywiście mówimy w skali kraju, nie mówimy w tym momencie o stanach wahających się, ale inne sondaże pokazują, że ona zaczyna w niektórych ze swing states zyskiwać pewnego rodzaju przewagę. Także mamy tą falę wzrastającą. Pytanie, czy republikanie będą w stanie na nią odpowiedzieć i odeprzeć jakoś atak przygotowany przez Waltza. No tutaj widać już, że ta narracja będzie przesuwała się w stronę wyeksponowania tej jego lewicowości. Tutaj też na marginesie warto zauważyć, że kiedy on był jeszcze nauczycielem w szkole, został opiekunem lokalnego oddziału organizacji Gay Straight Alliance. Dużą i jakby zaangażował się bardzo mocno w walkę z homofobią w swojej szkole. Także no bez wątpienia on ma tutaj taką bardzo, bardzo lewicową wrażliwość i będzie na niej grał, ale jak mówię, jednocześnie, paradoksalnie przedstawiając się jako polityk wyważony. Bardzo ciekawy, nieoczywisty wybór, dlatego że Waltz, pomimo tego dobrego wystąpienia teraz na tym pierwszym wiecu, no jednak zaczyna, no to musi być wejście z przytupem, ale to nie jest do końca taki trybun ludowy. No to nie jest. No to Shapiro, gubernator Pensylwanii, jest zdecydowanie lepszym mówcą, który porówa tłumy. Waltz z nim bywa różnie. Czy będzie w stanie pokonać J.D. Vance'a, no bo to raczej tu będzie pojedynek między wiceprezydentami. Przyszłość pokaże. Kamala też wybiera go po to, że i w ogóle demokraci chcą siebie właśnie w tym momencie spozycjonować jako wybór optymistyczno-zdroworozsądkowy. Po drugiej stronie mamy jednego wariata Trumpa, no bo wiadomo, że wariat, a po drugiej mamy J.D. Vance'a, który ma całe spektrum z przeszłości, wypowiedzi, tam obrażanie samotnych kobiet, które wychowują koty zamiast dzieci, no w ogóle takich dwóch niezrównoważonych trochę. Nie wiadomo, który, jeden stary niezrównoważony, drugi młody niezrównoważony, a tu proszę bardzo, po stronie demokratów mamy Kamalę, która uosabia wszystkie cechy związane z tą inkluzywnością, no bo nie jest biała, jest kobietą, jest lewicowa, ale ma wiceprezydenta, który jest człowiekiem z Midwestu, ma przemówić właśnie do tych swing states znajdujących się w środku kraju, który ma aparycję urzędnika, spokojny, opanowany, wie co robi, przywróci optymizm, odbuduje klasę średnią i wniesie do Stanów Zjednoczonych tę upragnioną równość społeczną. Tak bym widział to, co dzisiaj demokraci próbują opowiedzieć i, mówiąc kolokwialnie, wyborczo sprzedać Amerykanom. To na koniec zastanówmy się jeszcze nad właśnie tym, czy republikanie będą mieli tutaj jakiś pomysł na odpowiedź. No bo rzeczywiście wydaje się, że od jakiegoś momentu, no kampania, oczywiście te sondaże idą w pewnym sensie łeb w łeb, natomiast w jakiś sposób wydaje się, że Trump nie do końca ma pomysł. Tak już mówiliśmy o tym, że on nie do końca miał pomysł, w jaki sposób
zareagować na Kamalę, że poszedł od razu w takie ataki bardziej personalne. No, z drugiej strony jednak panią Kamalę Harris łatwo atakować merytorycznie, wystarczy po prostu analizować jej różne wypowiedzi, na przykład na tematy związane z migracją czy z ekonomią. Teraz to tak trochę wygląda, jakby z jednej strony demokraci chcieli właśnie, korzystając zresztą ze słów kandydata na wiceprezydenta, mówić, że Trump i jego współpracownicy to są po prostu dziwacy, że to jest jakaś dziwne towarzystwo nieobliczalnych ludzi, no a z drugiej strony republikanie będą, można powiedzieć, no, w pewnym sensie używać tradycyjnego języka polityki, określając panią Harris i gubernatora Minnesoty jako ludzi skrajnie lewicowych, na których Ameryka nie jest gotowa. To zresztą widać, już to się pojawiło też w tych konserwatywnych mediach. Czy naprawdę jesteście gotowi na tak skrajnych liberałów, liberałów w tym sensie amerykańskim? Krótko mówiąc, czy chcecie oddać kraj zespołowi, który jest skrajnie lewicowy? Więc pytanie, kto tu na kogo, czyja strategia okaże się skuteczniejsza? To jest jedna rzecz. No a druga, to trochę jednak... To w ogóle trochę takie pytanie, czy my za dużo nie poświęcamy uwagi tym wiceprezydentom. No dość dużo, my też zresztą mówiliśmy na temat Vance'a, ale w ogóle na jego temat się trochę w mediach mówiło, bo to rzeczywiście ciekawa osobowość. Pytanie, czy nie zbyt rozbuchana właśnie i czy to się nie okaże jednak w pewnym momencie ciężarem wyborczym, ale może nie, może on jeszcze coś pokaże. No a z drugiej strony może w ogóle jest tak, że tak naprawdę oni naprawdę wiedzą, że wybierają prezydenta, a wiceprezydent jest trochę takim dodatkiem. Znaczy, patrząc w, tak historycznie, to ja bym się zgodził z tym, że rzeczywiście ten wiceprezydent nie jest aż tak istotny, że jednak to jest pojedynek zawsze dwóch gigantów, dwóch frontmenów. Aczkolwiek wydaje mi się, że w tej kampanii będzie trochę inaczej, z tej prostej przyczyny, że Kamala Harris jest kołem zapasowym. Jest kołem zapasowym, które zostało, czy właściwie kołem ratunkowym może, które zostało rzucone w ostatnim momencie na pomoc tonącym demokratom. Rozmawialiśmy nawet w ostatnim odcinku, że ona przez samych wyborców demokratycznych po prostu była dosyć często postrzegana jako osoba niekompetentna, która nie potrafi rządzić, popisuje się takimi no, dosyć trywialnymi czy wręcz głupimi cytatami. I w związku z tym ona koniecznie potrzebuje kogoś, kto daje tę podbudowę profesjonalizmu. To znaczy, że ona może być frontmenką, ale można powiedzieć pewnego rodzaju showmenką, czy show. Feminatywy, są womenką, ale za nią musi iść ktoś merytoryczny. I dlatego tutaj wydaje mi się, że jednak Waltz będzie w tej, dla niej może być w tej kampanii bardzo ważny, bo on ma ją uwiarygodniać. Ma pokazać, że Kamala będzie w stanie z takim wiceprezydentem po prostu rządzić, przyjąć odpowiedzialność za jednak ogromny aparat administracyjny, za podejmowanie decyzji światowego mocarstwa. Więc myślę, że to jest ta strategia, dlaczego tutaj ten Waltz może być istotny. Jeżeli chodzi o kampanię republikanów, no to te reakcje na wybór Kamali były bardzo chaotyczne, nie trafione, znaczy takie no, budujące naprawdę wiele kontrowersji, wypowiedzi i samego Trumpa, który tam właśnie dywagował nad tym, czy ona jest Afroamerykanką, czy ma hinduskie pochodzenie i tak dalej, i tak dalej. No to nie było dobrze odebrane. Dalej wypowiedzi właśnie J.D. Vance'a, gdzie on się znowu odwołał, przepraszam, jeszcze raz tym powiem, ale do tych kobiet samotnie wychowujących koty. To było chyba niepotrzebne. Teraz republikanie muszą tę kampanię jakoś ustabilizować i zbudować nowy przekaz. Czas oczywiście jeszcze jest, szczególnie, że mamy okres wakacyjny, Amerykanie muszą wrócić z wypoczynku pod palmami, ta kampania wejdzie w decydującą fazę dopiero we wrześniu, w październiku. Także republikanie mogą się jeszcze przygotować. Wydaje się, że takim dobrym sposobem atakowania Kamali i Waltza no byłoby właśnie akcentowanie, że oni są tacy, że oni są tak naprawdę bardzo lewicowi, pomimo że starają się to maskować, ale że zaprowadzą w Ameryce lewicową rewolucję, zarówno jeżeli chodzi o kwestie światopoglądowe, wojen kulturowych, ale też o kwestie społeczne, no, że oni po prostu się, że oni się po prostu maskują, że nie są w tym wszystkim, co robią, szczerzy, no a że ten przekaz tego optymizmu, no to jest taka właśnie polityka, przepraszam, nie uciekam tego słowa, uśmiechu, która nie przystaje do współczesności. No właśnie, bo ostatecznie może się okazać, że kluczowe będzie nie takie czy inne przemówienie, nie taki czy inny wiralowy tekst, tylko odczucie Amerykanów. No, jeżeli będą zadowoleni z tego, jak wygląda w tej chwili ich kraj, no to dlaczego mają nie nastawić się na kontynuację? Jeżeli uznają, że nie będą zadowoleni, no to znaczy bardzo trudno wmówić, że wiceprezydent reprezentuje zmianę wobec polityki administracji, w której była wiceprezydentem, tak?
Tak, oczywiście, i dlatego ta kampania właśnie będzie oparta na pewnego rodzaju tej pozytywnej kontynuacji tego, że dzisiaj Ameryka jakby się odbudowuje. No ona się jeszcze nie odbudowała, no bo przecież wszyscy gołym okiem widzą, że są problemy, no ale że trajektoria jest dobra. I teraz nie można tego zaprzepaścić, wprowadzając do Białego Domu dwóch niezrównoważonych dżentelmenów. Tutaj jeszcze jest jedno pytanie, to znaczy takie, jak zagłosują wyborcy niebiali. To jest dosyć istotne, bo pamiętajmy, że no po prostu rośnie liczba Amerykanów pochodzenia zarówno Afroamerykanów, ale też Latynosów i Azjatów. To może warto zresztą spojrzeć na, polecam zresztą artykuł opublikowany na łamach Układu Sił przez Ariela Drabnińskiego, gdzie on tutaj podsumowuje pewnego rodzaju zmiany w strukturze demograficznej Stanów Zjednoczonych i on też zauważa, to warto przytoczyć te liczby, że 41% osób należących do rasy białej głosowało na demokratów, 57% na republikanów, mówię o wyborach do kongresu w roku 22, 93% Amerykanów, Afroamerykanów głosuje na demokratów, no tu jest totalna przewaga, 60% Latynosów głosuje na demokratów, tylko 39% na republikanów i 68% Azjatów na demokratów. Więc ewidentnie widać, że po prostu biali głosują bardziej na republikanów, nie biali głosują na demokratów. Ja mam wrażenie, że taką najważniejszą grupą wyborców, bo z Afroamerykanów ciężko będzie przekonać, ale kiedyś się walczyło o głosy Afroamerykanów. To przecież to wokół tego toczyły się rozgrywki partii i demokratycznej republikanów. Nie wiem, na przykład strategia południowa republikanów w latach 60., 70., to o to toczyły się bitwy, czy głosujemy, czy właśnie przyciągamy Afroamerykanów, czy może tych białych Amerykanów, którzy przeciwni byli wręcz przyznawaniu praw obywatelskich Afroamerykanom. Dzisiaj to już jest przeszłość i ja myślę, że jednak walka toczy się bardziej o wyborców latynoskich. I to jest też ciekawe, bo to wyborcy latynoscy niekoniecznie muszą być wyborcami liberalnymi. To nie jest jeden do jednego. Bardzo wielu z nich to są ludzie głęboko wierzący, to są katolicy, to są ludzie, dla których te różnego rodzaju progresywne pomysły są po prostu wzięte z księżyca i co więcej, często uznają je wręcz za obraźliwe. Ponadto wielu jest część wyborców latynoamerykańskich, którzy są przeciwnikami migracji. Bo tej nielegalnej imigracji, no bo oni dostali się do Stanów Zjednoczonych w sposób legalny, dostali obywatelstwo, ciężko tutaj pracują, płacą podatki i nagle okazuje się, że granice są szturmowane przez jakieś setki tysiące milionów ludzi, którzy to, co oni ciężką pracą zdobyli, dostają za darmo. No i też się to nie podoba. Także ja mam wrażenie, że to jest jakiś segment wyborców, o który trzeba będzie powalczyć i który może okazać się też do pewnego stopnia istotny, ale oczywiście też, i tu wracamy do Waltza, pytanie, czy Republikanie będą w stanie przekonać czy Republikanie będą w stanie przekonać do siebie białych mieszkańców Stanów wahających się z Midwestu, z klasy, powiedzmy, klasowym, czy z grupy, z warstwy robotniczej, którzy stracili na globalizacji, którzy czują się wykluczeni. Waltz będzie chciał im powiedzieć, że to on jest receptą na ich problemy, bo ma programy społeczne, bo on już się wdrażał w Minnesocie i on wie, jak to rozwiązać. No i w ogóle, że tak jak wspomniałeś, to co robił Joe Biden, zasługuje na kontynuację. W każdym razie po tej nominacji jestem przekonany, że ten pojedynek będzie jeszcze bardziej wyrównany. Tutaj wszystko rozstrzygnie się na grubość żyletki, no a Republikanie muszą w tym momencie odbudować swoją kampanię. Bardzo ciekawe miesiące, bardzo ciekawe tygodnie. Wydawało się, że Trump już jest na szczycie po tym, jak przeżył zamach na samego siebie. No a teraz okazuje się, że ta ciężka praca jest dopiero przed nim. Polityka amerykańska jest ciekawa, będziemy o niej dalej opowiadać. Rywalizacja będzie ostra, więc nawet coś, na co nikt nigdy w Ameryce za bardzo uwagi nie zwraca, czyli debata kandydatów na wiceprezydenta, może mieć znaczenie. Pewnie niebawem wrócimy, nie wiemy skąd będziemy nagrywać, ale nagrywać będziemy. To był podcast Transatlantyk. Bardzo dziękujemy za uwagę. Antoni Opaliński i Tomasz Grzebaczewski. Do usłyszenia. Do usłyszenia.